Cześć, witajcie w nowym odcinku porad, jak zarabiać pieniądze w GTA Online. Ja jestem Jason i dziś udzielę Ci kilku wskazówek. W dzisiejszym odcinku skupimy się na imporcie samochodów, które zostały zaprezentowane w DLC Import-Export. Weźmiemy pod uwagę wszystkie aspekty i liczby, by pozwolić Ci dowiedzieć się o wszystkich plusach i minusach importu i eksportu. Ale po pierwsze chcę Cię uświadomić, że celem serii jak zarabiać pieniądze z nie jest porównywanie różnych sposobów na zarabianie pieniędzy, ponieważ teoretycznie zawsze jest lepszy sposób na zarobienie większej ilości pieniędzy w ciągu jednej godziny. Celem moich filmów jest pokazanie Ci najlepszego, najłatwiejszego, najszybszego i najbardziej korzystnego dla Ciebie sposobu zarabiania pieniędzy z każdego DLC, jakie firma Rockstar dodała do GTA Online. I wiem, że Import-Export nie jest nowym DLC, ponieważ owe pojawiło się pod koniec 2016 roku, ale chcę zrobić serię poradników o zarabianiu pieniędzy z biznesów, bo wiem, że mimo wieku gry, nowych graczy jest sporo. A w dzisiejszym odcinku skupimy się na DLC Import-Export, także przejdźmy do konkretów. By efektownie zacząć kraść i eksportować pojazdy, musisz się stać prezesem organizacji i kupić biuro w Los Santos. Załóżmy, że nie kupiłeś jeszcze biura i musisz zacząć od zera. Najlepiej jest wybrać najtańszą opcję, ponieważ nie ma absolutnie żadnej różnicy pomiędzy biurami, niezależnie od lokalizacji. A jeśli posiadasz GTA Premium, czyli pakiet początkującego kryminalisty, to i tak dostajesz najtańsze biuro za darmo. Więc kup Maze Bank West, pozostaw go ze standardowym wystrojem, wybierz asystentkę, nazwę, zrezygnuj ze schowka na broń i sejfu, ponieważ sejf jest bezużyteczny, a schowek na broń jest użyteczny tylko wtedy, kiedy chcemy przechowywać kilka broni ze swojego ekwipunku i mieć taki swój zestaw broni. Ostatnią opcją jest mieszkanie. Ponownie coś, co możesz pominąć, jeżeli już masz ekskluzywne mieszkanie, zwłaszcza, że nie możesz zacząć napadu z twojego biura. W twoim nowym biurze możesz zacząć pracować w dwóch różnych biznesach. Kupować i sprzedawać paczki lub importować i eksportować pojazdy. Po więcej informacji o plusach i minusach biznesu kontrabandy, paczkach, ładunkach specjalnych, magazynach itp. Sprawdź mój poradnik jak zarabiać pieniądze z DLC, więcej zbrodni finansów. Ale przejdźmy do konkretów importu i eksportu. Tak samo jak w misjach prezesa i w biznesie motocyklowym, interesy importu i eksportu są dostępne tylko i wyłącznie dla graczy na sesjach publicznych. Zarabianie pieniędzy przez kradzież i sprzedawanie pojazdów wymaga nieustannej aktywności gracza. Musisz zacząć misję, musisz zlokalizować pojazd, ukraść go i dostarczyć do magazynu. Oraz to ty musisz rozpocząć misję sprzedaży pojazdu i dostarczyć go wskazany punkt sprzedaży. By zacząć swoją przygodę w świecie importu i eksportu, idź do swojego komputera w biurze prezesa i kup magazyn, by móc importować tam pojazdy, które zamierzasz kraść. Jest w sumie 9 magazynów. Każdy z nich pomieści maksymalnie 40 pojazdów. Każdy magazyn może zmienić wizualnie, a różnią się tylko ceną i lokalizacją. Najtańszy magazyn jest położony w La Mesa i kosztuje 1,5 miliona dolarów. Natomiast najdroższy ze wszystkich kosztuje 2 miliony 850 tysięcy i jest położony w Maruta Heights. W obu przypadkach podaje cenę z podstawowym wystrojem magazynu. Oprócz ceny i lokalizacji, główną różnicą pomiędzy magazynami jest ich dostępność. Najdroższy magazyn jest położony w pobliżu największego słupa autostrad w Los Santos, otoczony przez niskie budynki, by ułatwić Ci manewrowanie kargobobem, który pozwala Ci uniknąć uszkodzenia Twojego pojazdu podczas importu. Znów najtańszy magazyn w La Mesa posiada dość wysokie budynki i struktury otoczenia, która z pewnością utrudni Ci manewrowanie kargobobem, ale z drugiej strony jak się dobrze nauczysz latać, to i to nie będzie problemem. Lecz te wszystkie różnice są warte 1 350 000 dolarów? Cóż, nie. Płać mądrze, kup najtańszy. Kiedy kupisz swój magazyn, jesteś gotowy do pracy. Faktem jest, że w porównaniu do DLC więcej finansów i zbrodni oraz DLC motocyklowym, twój magazyn nie potrzebuje żadnych ulepszeń, żadnych nowych pracowników, żadnego wyposażenia i kamer w celu ulepszenia ochrony. I rozmawiając o ochronie, ten magazyn nie może być okradziony lub zajęty, więc możesz go zapełnić bez obaw o utratę samochodów. Więc teraz posiadasz już swoje biuro i magazyn, więc jesteś gotowy, by zacząć swój nowy biznes. Twój asystent już Ci wyjaśnił, jak działa ten biznes, lecz pozwól mi to podsumować. Kradniesz pojazd, najlepiej abyś go nie uszkodził. Dostarczasz go do magazynu i sprzedajesz, ponownie nie uszkadzając go. Czy to jest proste? Tak jest, ale informacji jest więcej i pozwól mi je wyjaśnić. Kiedy decydujesz się na import pojazdu, musisz ukończyć małą misję, która pozwoli Ci położyć łapy na pojeździe, którego potrzebujesz. Jest prawie 20 różnych misji, każda z innym wariantem.
Na przykład pojazd może być właśnie kradziony przez NPC-ta, a gonią go wozy policyjne lub, jak już mówimy o policji, może być w trakcie sceny zbrodni. Będziesz mógł ukraść go z toru wyścigowego poprzez zastrzelenie NPC-ta lub pobić czas, by wygrać różowe majtki i samochód. Pojazd może stać na zlocie samochodowym, na sesji fotograficznej lub być pojazdem kaskaderskim. Będziesz musiał podążać za kimś do pojazdu, znaleźć go poprzez zdjęcie lub zabić grupę osób, by znaleźć klucze do samochodu, które pozwolą ci uruchomić silnik. Jest też misja, gdzie jedyne co musisz zrobić, to dostać się do samochodu, zabrać go do magazynu bez obaw o żadnych wrogów. Lecz uważaj, bo czasem, kiedy zadanie wygląda zbyt łatwo, plany mogą się pokrzyżować. Misje mogą się różnić lokalizacją, liczbą przeciwników i innymi szczegółami oczywiście. Jeśli masz jaja, możesz także kraść pojazdy od innych graczy. Jak tylko twój przeciwnik jest w pobliżu lub importowanym pojeździe, możesz go zabić i ukraść wóz. Jeśli to zrobisz, masz dwie opcje. Zabrać go do najbliższego komisariatu policji i odebrać zapłatę 5000 dolarów. Lub zabrać go do swojego magazynu, jeśli oczywiście chcesz go potem sprzedać. I oczywiście zarobić dużo więcej pieniędzy. Nawet jeśli to rozwiązanie jest w jakiś sposób pozytywne, inni już znaleźli nowe sposoby na to, żebyś stracił swój towar. Na przykład zabijaniem cię blisko wejścia do twojego magazynu, który jest również ich magazynem, by szybko wsiąść do samochodu i zabrać go do środka, kiedy ty próbujesz szybko się odrodzić i odzyskać pojazd. I oczywiście ci frajerzy używają opcji zniknij z radaru i nie wychodzą potem z magazynu. Więc jeśli zaczynasz widzieć dziwne rzeczy, widzisz ludzi znikających z radaru na środku autostrady, po której się poruszasz, to przygotuj się do walki lub zrób sobie publiczną solo sesję, na której nie ma innych graczy. Link do poradnika, jak zrobić solo publiczną sesję, masz w opisie. Zwłaszcza, że kiedy ktoś cię zabije obok twojego magazynu i jeszcze się nie odrodziłeś, to twój samochód zacznie się palić do momentu, aż inny gracz nie otworzy drzwi twojego pojazdu. I tak, twój samochód może teraz zostać okradziony, kiedy ty go eksportujesz. Inny gracz może również oznaczyć do swojego magazynu ten pojazd, jeśli tylko nie ma takiego w swoim garażu, ani pojazd nie ma takiej samej tablicy rejestracyjnej. Jednak większość wymienionych misji może stać się łatwiejsza, jeśli jesteś dumnym posiadaczem Cargo Boba. Czasami Cargo Bob pozwala ci też pokazać środkowy palec w kierunku biedaków, którzy go nie posiadają. DLC posiada jedną misję, w której Cargo Bob jest wymagany. Wiesz, jeśli kupiłeś ten helikopter wcześniej, to definitywnie ci się przyda do tych misji. Możesz poprosić swojego asystenta, żeby wezwał go na dach biura. Wtedy możesz dotrzeć do pojazdu, złapać go na hak i zabrać do magazynu. Dostarczysz pojazd w krótkim czasie i zyskasz czas, który straciłbyś na przeciwników, policję i innych graczy, którzy próbują ukraść twój pojazd. Oczywiście czasem twój cargo bomb może być zbyt uszkodzony, by ukończyć kolejną misję, ale w tym wypadku wyrzuć go i wezwij kolejnego. A jeśli helikopter jest w dobrej kondycji, to wyląduj manualnie na dachu biura, wejdź do środka, zacznij kolejną misję, wróć na dach, a tam znajdziesz swojego cargo boba. Jeśli jeszcze nie kupiłeś swojego cargo boba, to jego cena może cię troszeczkę przerazić, ponieważ wynosi 1,7 miliona dolarów. Jest to dużo, ale jeśli zaczniesz być dobrym w imporcie pojazdów, to może to być dobra inwestycja. Lecz jeśli nie posiadasz cargo boba i nie zamierzasz w niego inwestować, to nadal będziesz mógł importować pojazdy do magazynu. Po prostu cargo bob jest swego rodzaju ułatwieniem. Lecz wróćmy do tematu. Więc jak dokładnie działa system importu i eksportu? Zróbmy przykład krok po kroku. By importować pojazd, musisz dostać się do biura, zalogować się do systemu, wybrać dostarcz pojazd i kliknąć namierz pojazd. Kiedy to zrobisz, SecuroServ wyśle ci informacje o pojeździe, który musisz znaleźć, a następnie musisz go ukraść i dostarczyć do magazynu. W czasie podróży pojazd może ulec uszkodzeniu. W tym przypadku uszkodzenia wynosiły 1047 dolarów, co za gówniany kierowca. Kiedy tylko wóz trafi do magazynu, zapłacisz wcześniej wspomnianą sumę i będziesz miał możliwość zobaczenia swojego pojazdu w magazynie, który wygląda jak nowy. I w tym momencie część importu została wykonana. Nadszedł czas, żeby zarobić trochę kasy. Więc zaloguj się do komputera w magazynie, wybierz pojazd i kliknij eksportuj. Ja wybrałem ten sam pojazd, by utrzymać przykład dokładnym jak to możliwe. Wszystkie opcje wyjaśnię szczegółowo później. Po prostu miej na uwadze, że ten pojazd może być eksportowany za maksymalną kwotę wynoszącą 100 tysięcy dolarów. Za modyfikację płacisz z góry. Będzie cię to kosztować w sumie 20 tysięcy dolarów. Po wybraniu opcji dealer zostaniesz przeniesiony do warsztatu, gdzie będziesz musiał stuningować pojazd. Nie ma to znaczenia, czy stuningujesz go jakoś super, czy nie. Rób to jak najszybciej, aby zminimalizować czas, jaki spędzisz podczas tuningu. Ja zawsze wybieram to samo,
Nie ma znaczenia, jak to stuningujesz, naprawdę, tak zrób to szybko. Po ukończonym tuningu zostaniesz przeniesiony do pojazdu wraz z zadaniem dostarczenia pojazdu do nabywcy. Jedź tym pojazdem do celu i uważaj na przeciwników, zwłaszcza NPC-ty. Dostarcz pojazd do nabywcy, by zarobić kasę. Będąc w temacie przeciwników, są dwie szkoły. Jedna mówi, żeby po prostu uciekać, a druga, aby te trzy fale powstrzymać. Moim zdaniem, nie trać czasu na zabijanie ich i niszczenie helikopterów. Gnaj do celu, a oni cię nie dogonią. Ale więc ile to wszystko dokładnie kosztuje i jaki jest faktyczny zysk? Nie zapłaciłeś nic za uzyskanie informacji o pojeździe, ale pojazd został uszkodzony w trakcie dostarczenia do magazynu. Kiedy sprzedajesz pojazd, wybierasz najbardziej opłacalną opcję, ale ona też cię kosztuje. Z odrobiną szczęścia pojazd nie został mocno uszkodzony w czasie podróży z magazynu do nabywcy, więc ponosisz minimalne koszta. Kwota, jaką wydałem na ten samochód, to 21 047 dolarów, a za sprzedaż otrzymałem 97 520 dolarów. Po odliczeniu tego faktyczny zysk to 76 473 dolary i wszystko to wykonałem jakieś 15-20 minut. Ale czy jest to maksymalna kwota, jaką możesz uzyskać za eksportowanie pojazdów w tym DLC? Nie, możesz zarobić znacznie więcej. Zacznijmy od tego, że pojazdy, które importujesz, mają trzy różne wartości. Standardową, średnią i oczywiście wysoką. I oczywistym jest to, że im lepsza wartość, tym jest większy zysk. Na przykład za standardową wartość otrzymasz 37 500 dolarów. Ale z wartością wysoką, która była użyta w przykładzie wcześniej, wzrasta ona do 100 000 dolarów. Ale w jaki sposób wzrasta kwota eksportu pojazdu? Jest to bardzo proste. Kiedy eksportujesz pojazd, masz do wyboru trzy opcje. Możesz sprzedać prywatnemu nabywcy, który nie poprosi cię o nic i prowizja wyniesie 100%. Możesz eksportować pojazd do salonu, który poprosi cię o jakieś standardowe modyfikacje i sfałszowane dokumenty. Obie te rzeczy obniżą twoją prowizję o 15%. Lub do specjalistycznego dealera, który poprosi cię o wysoko cenione modyfikacje, które obniżą twoją prowizję o 20%. W tabeli pokazanej teraz na ekranie widzisz, ile zarobisz i ile będziesz musiał wydać. Odjąłem już koszty, które są zaznaczone na czerwono. Ale zapytasz, dlaczego musimy wydawać pieniądze? Więc, witamy w wspaniałym świecie eksportu kradzionych pojazdów. Kiedy wybierasz eksportowany pojazd, masz różne opcje. Te same co wcześniej, czyli prywatny nabywca, salon i specjalistyczny dealer. Sprzedaż twojego pojazdu prywatnemu nabywcy oznacza niezbyt daleką lokalizację i wymagany czas dostawy. Mniej niż 15 minut, w większości przypadków bez wrogów na ogonie, a dostarczenie zabierze ci mniej więcej 5 minut. Więc pierwsza opcja jest bardzo bezpiecznym sposobem na eksport pojazdu i uzyskanie połowy z maksymalnej kwoty, jaką możesz uzyskać, ale z prawie 100% prowizją. Jeśli wybierasz większe ryzyko, będziesz musiał wydać troszeczkę więcej pieniędzy i eksportować pojazd do salonu. Pieniądze, które musisz wydać, są potrzebne do usunięcia nadajnika, zmiany tablic, kolorów i innych małych zmian pojazdu. Kiedy skończysz wprowadzać modyfikacje, jesteś gotowy. Jednak ta opcja zawsze wymaga czegoś pomiędzy magazynem a kupcem. Jest to uzyskanie sfałszowanych dokumentów potrzebnych salonowi na legalną sprzedaż pojazdu. Kiedy tylko zdobędziesz dokumenty, musisz wrócić do pojazdu i zabrać go do nabywcy. I oczywiście przeciwnicy są możliwi podczas tej opcji. Ostatnią opcją jest dealer. Moim zdaniem jest to jedyna słuszna opcja. W celu uzyskania największej sumy, jaka jest możliwa, musisz wydać 20 000 dolarów, by usunąć nadajnik, zmienić tablicę, zmienić osiągi, zmienić koła i elementy karoserii. Nabywcy nie obchodzi, jak zmodyfikujesz pojazd, więc nie trać czasu na myślenie nad tym, czy mu się spodoba, czy nie. Po prostu zmień wszystkie wymagane rzeczy i zrób to w wymagane 5 minut. Kiedy zastosujesz wszystkie zmiany, musisz zabrać pojazd do dealera, który jest zwykle położony z dala od początkowej lokalizacji. Czasem będziesz miał szczęście i dostarczysz pojazd w jednym kawałku, ale zwykle wybór tej opcji oznacza stawienie czoła licznym przeciwnikom w pojazdach z dobrymi umiejętnościami kierowania i przesadzonymi umiejętnościami strzelania. I oczywiście NPC-ty. Nie każcie mi zaczynać. Jeżeli chcecie bezpiecznie sprzedawać swoje pojazdy z dala od NPC-tów, którzy będą was atakować, wystarczy, że na sesji jest jakiś wasz znajomy, członek ekipy, czy po prostu jakiś inny gracz, który też może robić jakiś import-export. Po prostu musicie tworzyć tak zwane sesje zarobkowe, gdzie nikt was nie będzie atakował, ale wy też nikogo nie będziecie atakowali i możecie bezpiecznie sprzedawać towar, ponieważ jak jest trzy osoby, jedna osoba, jedna obca organizacja, to z automatu jest to konkurencja i GTA czy tam Rockstar po prostu nie daje wam tych NPC-tów, które was atakują. Dlatego polecam spróbować w takich pięcioosobowych sesjach, tam jest po prostu bezpiecznie i z dala od tych niebezpiecznych NPC-tów. I oczywiście są jeszcze zwykli mieszkańcy Los Santos, NPC-ty, które też uprzykrzają życie, ale ci są już mniej
upierdliwisz, jak to powiem. W zależności od liczby sprzedawanych pojazdów musisz odczekać przerwę przed kolejnym eksportem. Jeśli sprzedajesz jeden pojazd, przerwa wynosi 20 minut. 30 minut, jeśli sprzedajesz dwa pojazdy. 40 minut, jeśli sprzedajesz 3 pojazdy. Jeśli sprzedajesz 4 pojazdy podczas jednego eksportu, musisz potem 50 minut czekać. I mówimy tutaj o czasie, który musisz spędzić w grze, a nie realnym. Jeśli wyłączysz grę, twój czas przerwy zatrzyma się i uruchomi się ponownie, kiedy znów wejdziesz do GTA Online. Więc jeśli chodzi o pieniądze, co to oznacza? Zakładając, że misja eksportu nie może być dłuższa niż 15 minut, a normalnie wynosi około 5 minut, teoretycznie możesz zarobić nawet 320 tysięcy dolarów na godzinę poprzez zapełnienie i eksportowanie 4 pojazdów podczas jednego eksportu co godzinę. I oczywiście, by to robić, potrzebujesz więcej wspólników, ponieważ możesz eksportować maksymalnie 4 pojazdy, tylko jeśli masz 4 wspólników w organizacji. I tutaj pojawia się słaby punkt tego DLC. To też było słabym punktem DLC Więcej Finansów i Zbrodni. Mowa tu o wypłacie dla wspólników. Kiedy dochodzi do eksportu pojazdów, prezes jest jedynym, który zabiera pieniądze, ponieważ wspólnicy otrzymują zapłatę co 15 minut. Jeśli misja jest ukończona z powodzeniem, wypłata wzrasta o 500 dolarów. Jest to wpłacone jako bonus. Czy jest to sprawiedliwe? Cóż, jak wspomniałem w innym odcinku, technicznie jest to spowodowane tym, że prezes jest jedynym, który wydaje pieniądze bez otrzymania regularnej wypłaty. Prezes płaci za magazyn, umiejętności i pojazdy dostępne w menu interakcji. On jest jedynym, który płaci za uszkodzenia pojazdu w obu przypadkach, dostarczenia go do magazynu i eksportu. A, i najważniejsze, on jest tym, który ponosi ryzyko straty wszystkiego, ponieważ podczas misji eksportu 4 pojazdów, jeśli wszystkie pojazdy są zniszczone, wspólnik traci 250 dolarów. A prezes traci już 400 tysięcy dolarów. Więc technicznie rzecz biorąc, w ciągu godziny wspólnik może zarobić nieco więcej niż 40 tysięcy dolarów, a prezes maksymalnie 320 tysięcy dolarów. Wypłaty są do zaakceptowania, ale bądźmy szczerzy, nikt nie jest szczęśliwy z pracy za 40 tysięcy dolarów, jeśli twój szef zarabia 10 razy tyle. Ale jest możliwość, by oboje, i prezes, i wspólnik, pracując razem, zarabiali korzystną kwotę. I nazywa się to kolekcja pojazdów. Kiedy zdecydujesz się na eksport pojazdów, powinieneś najpierw sprawdzić zakładkę kolekcję, ponieważ ta zakładka pokazuje ci możliwość eksportu grup specyficznych pojazdów i zarobienie pełnej prowizji bez wydatków na modyfikacje i także zgarnięcie bonusu zwanego bonusem kolekcji, wynoszącego 50, 35 lub 20 tysięcy dolarów. Najlepszą rzeczą w bonusie kolekcji jest to, że otrzymuje go każdy, nie tylko prezes, ale wszyscy członkowie organizacji. Jest też taki sposób, aby to prezes zarobił najwięcej, że prezes wjeżdża każdym pojazdem eksportowym, jak są 4, to z kimi 4 wjeżdża prezes, wtedy za każdy pojazd zgarnia 20 tysięcy dodatkowo. Ale to wiadomo, jak są potrzebne takie sytuacje, to można się dogadać z kolegami. Robicie to jak chcecie, także to taka ciekawostka dla was. Także technicznie rzecz biorąc, jeśli masz grupę zaufanych znajomych, kolekcje pojazdów mogą być dobrym biznesem dla ciebie. Musisz po prostu niszczyć pojazdy, które nie są częścią kolekcji, by uniknąć zapełnienia garaży śmieciami. Tej samej taktyki możesz używać nawet jeśli grasz sam. Po prostu wysadzaj pojazdy o innej wartości niż wysoka. No i oczywiście nie wysadzaj pojazdów, które są w kolekcji. Listę pojazdów w kolekcji znajdziesz na moim Discordzie, jak dasz sobie rangę GTA. To masz taki specjalny kanał w kategorii Grand Theft Auto Online. Nikt o to nie pytał, każdy tego potrzebował i masz 3 listy z pojazdami klasy standardowej, średniej i wysokiej, z rejestracjami i nazwami kolekcji, także polecam wyjść i sobie obczaić, aby ułatwić ci importowanie pojazdów. I oczywiście jest też sposób, aby trafiać tylko wysoką klasę, ale o tym za chwilę. Jeśli chcesz utrzymać pozytywną ocenę dostaw, zmieniaj sesję, jeśli widzisz, że pojazd nie jest tym, którego chcesz zaimportować. Wracając do tematu importu tylko wysokiej klasy samochodów, możesz tak importować samochody, aby klasa standardowa i średnia nie pojawiały się podczas misji. Aby to zrobić, musisz zaimportować wszystkie pojazdy klasy średniej i standardowej do magazynu i następnie ich nie sprzedawać. Lecz ten sposób nie sprawdzi się, jeśli masz zamiar sprzedawać kolekcje, ponieważ dość często kolekcje wiążą się z klasami standardowymi, średnimi i wysokimi jednocześnie. Na przykład możemy mieć jeden pojazd klasy wysokiej, jeden pojazd klasy średniej i jeden pojazd klasy standardowej lub dwa standardowe, jeden wysoki i tym podobne. Jak wspominałem wcześniej, oczywiście listę pojazdów i rejestrację z kolekcji znajdziesz na naszym Discordzie między innymi. Gdy będziesz miał wszystkie pojazdy klasy standardowej i średniej, to ich po prostu nie eksportuj.
Sprzedawaj pojazdy tylko i wyłącznie wysokiej klasy. I oczywiście, jeśli będziesz miał wszystkie auta z kolekcji wysokiej, to ten sposób też nie zadziała. Więc musisz sprzedawać pojazdy klasy wysokiej na bieżąco, aby mieć ich jak najmniej. Wtedy jest największa szansa na trafienie pojazdu klasy wysokiej. Ja tak robię od dawna i to się mi sprawdza. Przed końcem pozwól mi zabrać słowo na temat pojazdów specjalnych. Te pojazdy są związane z misjami specjalnymi, które blokowują się co 4 importowane pojazdy. Te pojazdy mogą zostać także osobno kupione w większej cenie wynoszącej więcej niż 18 milionów dolarów, ale jeśli chcesz poczekać na misję i ukończyć je jako prezes, będziesz miał możliwość otrzymania drugiej ceny, niższej, obniżonej. I w sumie cena wszystkich pojazdów po rabacie pozwoli ci zaoszczędzić w sumie 4,5 miliona dolarów. I mam świadomość tego, że DLC jest dość stare i osoby, które już grały dłużej w te DLC, to z pewnością już mają odblokowane. To jest taka informacja bardziej dla nowych graczy, którzy dopiero będą robić import-export. I też oczywiście nie ma potrzeby, byś kupił wszystkie te pojazdy i nie ma co się śpieszyć w kupnie ich, ponieważ nie są one limitowane. Jeśli jakiś się zainteresuje, to warto kupić je po prostu po rabacie. Warto również poczekać, ponieważ pojazdy mogą być przecenione podczas cotygodniowych premii na różne aktywności w grze. Jeśli nie wiesz, jakie są cotygodniowe aktywności, premie i przeceny w GTA, to na naszym Discordzie jest specjalny kanał aktualności, w którym co tydzień aktualizujemy cotygodniowe premie. Jak się pojawiają nowe, to na naszym Discordzie w krótkim czasie się one pojawiają. Lecz jeśli chcesz je mieć wszystkie teraz, będziesz potrzebował mniej więcej 13 milionów dolarów i to nie jest mała suma do osiągnięcia w tym biznesie. Więc w skrócie, zarabianie w tym DLC jest bardzo łatwe. Ukradnij i sprzedaj, to wszystko. Nie ma tutaj gór pieniędzy zasypujące twoje kieszenie i maksymalna kwota, jaką masz uzyskać, jest mniejsza w porównaniu do innych biznesów. Napady na Kayo Perico w momencie nagrywania tego poradnika są najlepszym sposobem zarabiania pieniędzy w grze. Import i eksport samochodów są rodzajem biznesu, który powstał przed Kayo Perico i swego czasu bardzo opłacalnym biznesem. I oczywiście rozumiem też, że niektórzy sobie lubią urozmaicić rozgrywkę, dlatego jest to dość ciekawy biznes. Jeśli już masz biuro, wydanie 1,5 miliona dolarów na magazyn jest czymś, czego będziesz chciał. Dostaniesz możliwość zagrania w kilka fajnych misji, odblokowania 8 zwariowanych pojazdów po obniżonej cenie i posiadanie kupy frajdy z jednych z głównych możliwości w Grand Theft Auto Online. Jeśli zastanawiasz się nad zwrotem kosztów, to pomyśl nad tym, że będziesz musiał sprzedać około 20 pojazdów o najwyższej wartości, by magazyn się zwrócił. Jeśli kupiłeś biuro, to dodaj kolejne 15 pojazdów najwyższej klasy. Odtąd już tylko zyski, a twój magazyn może pomieścić 40 pojazdów. Więc może jest to czas, by zostać prezesem. I to na tyle porad i wskazówek tego odcinka. Mam nadzieję, że pomogłem i moje rady będą dla Ciebie pomocne. Dziękuję Ci bardzo, że oglądałeś do końca. Mówił do Ciebie Shayson i mam nadzieję, że widzimy się w kolejnym odcinku porad, jak zarabiać pieniądze w GTA Online. Na razie, cześć.